Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapecie mamy grę China Gate z 1988 roku, wydaną przez firmę Taito na licencji firmy Romstar, z tego co tutaj się zorientowałem. Gra należy do kategorii takich bijatyk. No, osobiście ja za tą kategorią nie przepadam, aczkolwiek no, uważam, że jest godna zaprezentowania. Cóż, na początek wrzucamy, tak jak zwykle, trzy kredyciki i próbujemy, co mi z tego wyjdzie. Trzy kredyty są, więc zaczynamy! Wybieramy sobie tutaj, kim chcemy chyba grać, jak rozumiem. No, niech będzie to coś. No i próbujemy. Widzimy, tutaj gramy na czas. Mamy 70 sekund. O, nie zdążyłem. 70 sekund. O! No, coś mi to kiepsko idzie. No właśnie, życie straciłem. Tym razem niestety. No i właśnie, znowuż mnie atakuje. Niestety. Nie bardzo wiem, jak tu się bronić przed tym cudakiem. O, może tym, w ten sposób. Tutaj jakiś specjalny strzał jest. Ojojojoj, coś to marnie wygląda. O, patrzcie, udało się. Wow. Szokrony boskie. Przed nagraniem próbowałem sobie raz zagrać, no i niestety było kiepsko. A tym razem jest zdecydowanie lepiej, więc tym bardziej się cieszę. Mówię, to nie jest moja kategoria, takich gier raczej nie lubię. Są to gry takie, no jak dla mnie, zbyt agresywne. No, ale... ale gierka jest, więc warto zademonstrować, pokazać. O, coś miga. Próbujemy. O, no niestety. I co teraz? A, koniec, bo już... A zaraz, przecież mam dwa kredyty jeszcze. Przecież miałem dwa kredyty jeszcze, patrzcie. No nic, dobra, wpis jest, to jest. Muszę obczaić, o co chodzi z tymi kredytami. Przecież kredyty były, więc powinna być kontynuacja. A coś, ta kontynuacja mi się nie pojawiła. No dobrze. Drugi wpis mam. Bo już raz mówię, zagrałem przed nagraniem. No to lecimy dalej. A może teraz sobie tym środkowym pyknijmy. Dziwny stwór, no ale dobra. Nie wiem, czy to wybór tego głównego gracza ma jakiekolwiek znaczenie, czy to po prostu jest tylko kwestia ikonki, która tutaj nam się pojawia. Nie wiem tego.
Kurczę, co ono mnie tak masakruje? Ja nie bardzo wiem, jak to robić przed nim, jakieś uniki, powiem wam. No bo co, mogę przeskoczyć go, czy nie mogę go przeskoczyć? O. O. No ciężko coś to idzie, naprawdę ciężko. Dobra, może tutaj... O, widzicie? Coś nie bardzo. O! Udało się, dobra. Pięknie. Pięknie. No, lecimy. O! O! Nie, 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 no chciałem królewną, znaczy królewną, mówię, no jest. Chciałem koronę złapać. Widzę korona, myślę królewna. O! Coś słabo mi idzie. Ale czekajcie. Dobra. Aha, czyli teraz wykorzystałem sobie kredyt. Dobra, jeszcze dorzućmy w takim razie może 3. No. Co jest? A, to już koniec tej planszy jest. Znaczy koniec... Może nie planszy, ale... miejsca, gdzie możemy bijatykę rozgrywać. On dwóch naraz, ładnie. No, co za stwór mi się teraz pojawi? O, jakiś taki cudak. Coś ale diabełek. O! No, ten jest chyba mocniejszy, powiem wam, od tego wcześniejszego. No, będzie zaraz po mnie. Dobra. Ja skaczę, a ja mu nic nie mogę za bardzo zrobić. No i co? Gdzie ja jestem? A, tu jestem, dobra. Bo kredyt mi się skończył, widziałem. Bałem się, żeby mi się czas nie skończył, bo znowu będzie koniec gry. Ale jakoś się udało. Chyba tu przyciskiem start się kontynuuje, coś mi się wydaje, ale pewien nie jestem. O, ciężko. Tu ciężko. Tu trzeba celny cios, widzę, zadać. Tak na moją optykę. No, to nie jest proste. Tutaj nie jest proste.
O. Czekaj, jestem, gdzie tu jest jego moc? Bo tu na górze to widzę, że jest tylko moja moc pokazana. A gdzie jest jego moc? No marnie, marnie coś. No, o. Ojej, coś mi się to... No dobra. Przeszliśmy. O, strzelają z łuku. A ja co mogę zrobić? Nie mam łuku przecież. Czekajcie, co tu począć w tej sytuacji? Może pod jakimś przyciskiem ten łuk się kryje, ale nie, no ja nie mam czegoś takiego w ogóle. Żadnego łuku nie posiadam. O. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra. Tego najpierw się rozprawmy z tym. Ta monetka była. Słabo coś. No. No i mamy jakiegoś dużego przeciwnika teraz. Patrzcie, co tu się dzieje. Latający. O, masz. O kurde. Kiepsko to wygląda, słuchajcie, coś widzę. O. Ostatni kredyt. Ciekawe, czy tym kredytem uda mi się tego stwora pokonać. Trzeba uciekać przed nim. Dobra, może wyżej coś. Próbujemy się usadowić. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. O, widzicie. Raz zada się mu cios i na tym koniec. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. No. O, patrzcie. Pokonałem go. Sukces.
No dobra, lecimy dalej. Ładnie. Oj, ostatnie życie, z tego co widzę. Coś mi ten idzie teraz. Aha. No niestety. Chyba to już koniec. Dokładnie. Ale przynajmniej będzie wpis, podejrzewam. Na jakimś zaszczytnym miejscu. Oczywiście, że jest wpis. Pierwsze miejsce, słuchajcie. No, tym razem się udało. Dobrze, to tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego spotkania. Trzymajcie się. Cześć.